Szymon, chciałem Cię zapytać o rok 2018. Jaki to był rok dla Ciebie, co dla Ciebie znaczył? Czy wszystko, co chciałeś, co założyłeś, spełniłeś? Na 2018 nie mogę narzekać. Byłbym niesprawiedliwy, gdybym mówił, że to był rok nieudany dla mnie. To był rok dla mnie dużych sukcesów, bardzo dobrych decyzji, wielu udanych działań. Oczywiście nigdy nie jest idealnie. Przegrałem jedną walkę, mówię teraz o zawodowej części w 2018 roku w sierpniu, ale mimo wszystko z tej walki też byłem zadowolony. Nie odniosłem żadnych nowych, poważnych kontuzji. W życiu osobistym, rodzinnym wszystko układa się bardzo dobrze i oby tak dalej. Jeżeli kolejne lata będą na poziomie 2018, to będę umierał szczęśliwy. A nie lepsze? Mogłyby być lepsze, oczywiście, ale mówię, gdyby nie były gorsze niż 18, to też będzie dobrze. Rozumiem. Powiedz mi, sprecyzowane plany na 2019? Na razie tylko do marcowej gali, bo ja zawsze gdyby swoje plany... Gdzieś tam jakieś zarysy mam, ale teraz mam walkę z Mariuszem, do niej się szykuję bardzo ciężko, przygotowuję się pod każdym kątem do niej. Wiem, że jestem trochę rzucany na pożarcie i wydaje się, że dostał Mariusz leszcza do zabawy, ale ja oczywiście zrobię wszystko, żeby temu zaprzeczyć. Okej. Nie wybiegasz za bardzo w przyszłość. Rozumiem, że nie masz planów na to, jeżeli wygrasz i nie masz planu na to, jeżeli przegrasz, tak? Nie. Czyli teraz skupiasz się po prostu na walce z Mariuszem zawsze, i koniec. Zawsze tak było w MMA, od kiedy jestem. Jakby mój plan był do... Oczywiście jakieś szerokie, ogólne założenia miałem, ale takie precyzyjne do walki każdej kolejnej. Później analizowałem i zastanawiałem się, co dalej. Powiedz mi, jak myślisz, czym taki film o MMA, bo jest to pierwszy polski film o MMA, może, co on może zrobić na rynku, może kogoś przekonać do tego sportu? I mówię tu zarówno o tych, którzy jeszcze nie próbowali swoich sił w klatce, ale także o tych, którzy po prostu myślą, że to jest mordobicie, nigdy nie spróbowali, nie oglądali, ale po tym filmie nagle będą chcieli pójść na walki i złapią bakcyla. Świadomość o tym, czym jest MMA, na świecie ewoluuje. Również i w Polsce ewoluuje. Pewnie 15 lat temu to w ogóle ciężko byłoby kogokolwiek przekonać, że to jest co innego niż mordobicie. Mhm. 15 lat później jest to masowy sport praktycznie. Jest więcej zawodników trenujących MMA niż chyba jakiekolwiek inne sztuki walki, może poza taekwondo, bo taekwondo jest bardzo popularne w Polsce. I myślę, że ten film oczywiście do jakiejś rzeszy ludzi dotrze, takich, którzy się wahają, czasami słyszeli o MMA, ale nie bardzo byli tym zainteresowani. Myślę, że ten film pomoże ich przyciągnąć do tej dyscypliny. Uważam, że to jest w ogóle taki precedensowy krok kolejny w wykonaniu przede wszystkim KSW, bo pierwszym było ściągnięcie ludzi spoza MMA do tego, żeby przyciągnąć, tak jak właśnie Mariusza, czy tak jak Popka, czy nawet robienie jakichś innych walk, które nie zawsze temu gronu sportowemu pasowały, ale temu widzowi, który nie był typowo z branży, bardzo odpowiadały. I film, no myślę, bo to że... byli celebryci, wiesz, tak, znani ludzie. Tak, tak. Zobaczymy, jak oni się z innej strony sprawdzają. Myślę, że nie? Ten film jest kolejnym krokiem właśnie w przyciąganiu do tej dyscypliny ludzi, którzy jeszcze się w niej nie są lub się nią jeszcze nie interesują. Powiedz mi, czy ty czujesz się dzisiaj takim nowoczesnym, nowożytnym gladiatorem? Ja jestem byłym sztangistą, który próbuje swoich sił w MMA. I przypuszczam, że tak zawsze już będzie. Pięknie powiedziane. Dziękuję bardzo za to. Dzięki, wszystkiego dobrego. Również.